Witam serdecznie. Dzisiaj będzie przekaz Pedro Regisa z Anguery z 21 sierpnia 2021 Orędzie Maryi Królowej Pokoju. Zapraszam Was do wysłuchania. Kochane dzieci, wierzcie mocno w moc Bożą. Nie ma nic straconego. Otwórzcie swoje serca i przyjmijcie wolę Bożą dla waszego życia. Nie żyjcie oderwani od prawdy. Mój Syn Jezus jest prawdą absolutną Ojca. Słuchajcie Go. Przyjmijcie Jego Ewangelię i dawajcie wszędzie świadectwo waszej wiary. Oderwijcie się od świata i żyjcie zwróceni w stronę raju, jedynie dla którego zostaliście stworzeni. Zginajcie swoje kolana na modlitwie. Będziecie jeszcze mieć długie lata ciężkich prób. Ludzie terroru będą działać. Wszędzie będziecie widzieć straszne rzeczy. Wzywajcie Jezusa. Ufajcie Jemu, a będziecie zwycięzcy. Szukajcie sił w Eucharystii i wytrwajcie w wierności naukom prawdziwego magisterium Kościoła mojego Jezusa. Naprzód, bez lęku, te z orędzie, jakie dziś Wam przekazuję w imieniu Najświętszej Trójcy. Dziękuję, że pozwoliliście mi się spotkać tu z Wami jeszcze jeden raz. Ja Was błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju. Kochani, dziękuję za wysłuchanie. Jak zwykle tutaj komentarz Wam zostawiam. I do usłyszenia już niebawem. Pozdrawiam Was serdecznie.